Cześć, witajcie, ja jestem Leon i dzisiaj wspólnie z Tomkiem zapraszam Was na drugi odcinek z serii Stare Zagłębie Miedziowe, gdyż jak zapewne pamiętacie, w moim poprzednim filmie wspólnie z Tomkiem oprowadzałem Was po pozostałościach kopalni Lena. Tymczasem w części drugiej, w odcinku drugim serii Stare Zagłębie Miedziowe zabieramy Was do pozostałości po kopalni Nowy Kościół? Tak, Nowy Kościół, kopalnia miedzi, która również wpisuje się nam w scenariusz i plan Starego Zagłębia Miedziowego, które istniało tutaj na tych terenach. A z racji, że tak powiem, wstępu tutaj, musimy sobie przyjąć taką datę 1951. To była pierwsza data, kiedy rozpoczęto te badania i rozpoczęto budowę kopalni, a w roku 1954 rozpoczęto eksploatację. Także tak, jak widać, stan tutaj wyrobiska taki dosyć mało stabilny. Siedzimy na strasznym gruzowisku. To, na czym siedzimy, to tak naprawdę dawny strop tej sztolni, a więc będziemy poruszali się bardzo ostrożnie. Oczywiście będąc wyposażeni w detektory wielogazowe, ponieważ mamy informację, iż miejscami spada tutaj tlen tak dosyć drastycznie, a więc poza detektorami wielogazowymi mamy także górnicze aparaty ucieczkowe DZEGA 1PVM-KS, których oczywiście użyjemy w sytuacji, że tak powiem, zagrożenia życia. Tymczasem nie przedłużamy i zapraszamy Was w podróż po chodnikach kopalni Nowy Kościół. Wyprawę Leona wspiera marka Phoenix. Wyprawę Leona zabezpiecza firma Atpla, dystrybutor marki Cederoth. Tak jak w poprzednim materiale, w dzisiejszym filmie przewodnikiem będzie Tomek, który idzie tutaj z przodu, dzierży detektor wielogazowy oraz rzecz jasna górniczy aparat ucieczkowy. Pokażę Wam tylko, jak wygląda ten początkowy fragment tutaj za nami. Wszystko się wysypało, my przyszliśmy z tego miejsca. I tak na dobrą sprawę, ciężko mi określić, ile tutaj... Okej, okay, no to jeszcze raz, ponieważ chyba zgubiliśmy audio, a więc nie wiem, jak długą trasę uda nam się tutaj pokonać. Będziemy ci bardzo powoli, będziemy sobie mierzyć gazy i oczywiście uważać pod nogi, ponieważ mamy straszne tutaj zawalisko. Pokażę Wam tylko te zęby, które tutaj nad nami górują, jakieś wstawki takie zielone, być może uda Wam się tą zauważyć. Zielonie w tej chwili nad obwałem z ociosu i ze stropu. To po prostu poleciał, no bo materiał skalny niestety już nie jest wytrzymały i to wszystko ciśnie górę na pustki. No i... no, takie najgorsze miejsce, w którym mogę się obecnie znajdować. A właśnie, tylko nie chciałem tego mówić głośno. Chodźmy dalej. Spójrzcie w ogóle, jaki jest tutaj gładki strop, jak stół praktycznie, nie? Tak. I tu już obudówka taka ceglana, jak widzisz, ociosu. Musiało też to w porządku? Tak. Okej. Okay. Musiało nam się tutaj gdzieś coś pewnie wrócić, no i może obudowali to dookoła, nie? Teraz tu będzie ciężko, trzeba uważać. Drodzy widzowie, uważajcie to, jak będziecie z nami szli. Siedząc na fotelu. Przed komputerem, tak jest. Tutaj bardzo wąskie przesmyki, może postaram się Wam to pokazać, a więc tutaj trzeba uważać, ponieważ można w tą półkę przywalić, wówczas wszystko nam tutaj zleci na głowę. O i tutaj też kosmos, nie? To, co mamy nad głową. Spójrzcie, pięknie wygląda, natomiast to wszystko nam się z góry wysypało. O, tu możesz nie mówić. Drodzy widzowie, no to już kopalnia już swoje lata świetności ma ze sobą, więc tak naprawdę no stan jest taki, a nie inny i trzeba na każdym kroku uważać. Moi drodzy, idąc tutaj przed siebie pewnym krokiem, o mało co nie minęlibyśmy tej odnogi odchodzącej nam w prawo. To znaczy w pewnym sensie minęliśmy, ale się zorientowaliśmy, że tutaj jednak chyba będzie dało się wejść, a więc... nie pozostaje mi teraz nic innego, tylko tam się wczołgać. Ale bez plecaka, ponieważ ten plecak może sprawić, że ja się tu zakinuję, a więc zostawię go w tym miejscu.
pierwszy detektor. No i mamy drzwi. Poproszę o kamerę. I co my tutaj mamy? Potężne wrota. Potężne wrota. Niesie nam się echo. Zakład Górniczy Nowy Kościół 21-1-011. O kurczę, ale potężne wrota. Słuchajcie, to jest przeogromne. I według mapy to była komora ładowania wozów. Światło. Lecimy na jakimś słabiutkim świetle. Nie ma co się ograniczać. Damy na full. Teraz lepiej. A więc spójrzcie. Sporych rozmiarów komora. Detektor nam na razie tutaj milczy. No a tutaj mamy zasypaną odnogę, z której nam coś się wysypuje i nic poza tym. No ale jednak rozmiar robi tutaj wrażenie. Mamy jakieś 1,5 leona wysokości i takie 2-2,5 leona leżącego szerokość. Ponadto po lewej stronie także nam coś się wysypało. No i to, co wspominałem wcześniej, potężne wrota. No dobrze, lecimy dalej, a więc udajemy się teraz w prawo, w głąb wyrobisk dawnej kopalni Nowy Kościół. No tutaj zdecydowanie w porównaniu do Leny możemy pokonać znacznie większe, że tak powiem, odległości. Obiekt zachowany w lepszym stanie, ale też z tego względu, że przynajmniej nic tutaj nie jest zalane na ten moment. Sztolnia odwadniająca jest poniżej tego miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy i wszystko jest chyba jeszcze odwadniane po prostu. Tutaj ponownie taki zawijas, wszystko się z góry wysypało i to, po czym my aktualnie chodzimy, a znajduje się tutaj. Jak widać, tutaj co jakiś czas musimy pokonywać takie, że tak powiem, wąskie gardła. Miejsca, w których strop nam się wysypał dosyć znacznie. Już mamy chyba drugi albo trzeci taki punkt. Miejsca niebezpieczne, miejsca takie podatne na zawały. A wówczas pokonując takie zawaliska, no musimy tutaj ześlizgiwać się w dół pod takie półki, które no muszą tutaj wytrzymać, ponieważ jeśli ta półka nam tutaj odpadnie, no to będzie problem z wyjściem, tak? A jak widać, tutaj ten materiał skalny strasznie się sypie, a jak się sypie, to już tak konkretnie, nie ma takich, wiecie, pęknięć i odpada jeden kamień, tylko to wszystko, co tutaj leży za mną, tony materiału, prawdopodobnie wysypały się nagle. Odpadł jakiś duży fragment, pociągnął za sobą wszystko, ponieważ te wszystkie skały tutaj dookoła są strasznie popękane. Mamy drobny alarm. Proszę? Mamy drobny alarm. No słuchajcie, nagrywaliśmy sobie przed chwilą scenę, w której rozmawiałem z wami. No i Tomkowi powiedziałem, żeby położył tutaj detektor na spongu. No i włączył nam się alarm. 0,54 dwutlenku węgla. Wartości, że tak powiem, śladowe. Od 0,50 uruchamia się alarm. Z tlenem jest norma. A więc oczywiście tutaj te dalsze partie będziemy musieli pokonywać już powolutku, gdyż jak sami mogliście zobaczyć, my musieliśmy tutaj zjechać, tak, pokonać, przejść z przewyższenia tutaj w tą niszę. No i tutaj na spongu ten dwutlenek węgla może już zalegać. A więc Tomkowi oddaję detektor. Dobra. I Tomek, o. Już krzyczy. 0,50. A więc jeżeli będzie alarm, pierwszy czy też drugi próg, to jeszcze bez stresu, ja będę starał się to cały czas monitorować. Jeżeli obraz będzie troszeczkę mało stabilny pomimo używania stabilizatora, to Was bardzo serdecznie przepraszam. Jednakże, tak jak możecie zobaczyć, tutaj mamy bardzo sporo błota, takiej gliny, na której bardzo łatwo się poślizgnąć. Każdy krok stawiamy ostrożnie, nie tylko ze względu na dwutlenek węgla oraz niedobór tlenu, ale właśnie, że tak powiem, ciężką tą trasę do pokonania. Po lewej stronie, na lewym ociosie, na stropie jakieś nacieki, wszystko co nam woda wypłukuje. Całą tablicę Mendelejewa, to właśnie mamy ją tutaj. Jakieś pozostałości bloczków betonitowych, łańcucha,
A więc w tym miejscu prawdopodobnie mielibyśmy obudowę EUP, tak. EUP, która albo została wyrabowana, albo już rozkradziona i po prostu wysypały nam się bloczki. Otóż obiekt dawno nie funkcjonuje i to miało prawo bytu, że rozkradli, zniszczone. Tej wysokości, że tak powiem, jeden tomek. Tak. Jeden nawet trochę pochylony tomek. Nasłuchujemy, czy gdzieś nie włączy się alarm. Przed chwilą mieliśmy 0,53, ale równie dobrze może nam wskoczyć tam na przykład jedynka z przodu, a więc troszeczkę idziemy jak na szpilkach, ponieważ, no, co prawda łamiemy zazwyczaj przepisy BHP, tak w tym przypadku możemy je troszeczkę naciągnąć, ale też nie możemy, prawda, przesadzić. A jeżeli chodzi już o detekcję gazów, o górnicze aparaty ucieczkowe, to tutaj chciałbym serdecznie podziękować moim patronom, dzięki którym właśnie o bezpieczeństwo możemy sobie zadbać, ponieważ wszelkiego rodzaju detektory, aparaty powietrzne, to wszystko możliwe jest dzięki wsparciu moich patronów. Tak samo jak zakup jednej dezegi. Drugą dezegę otrzymałem od firmy Dezega, za co oczywiście raz jeszcze serdecznie dziękuję. Tutaj u góry znowu ogromne wysypisko. Tego aż tak nie widać, ponieważ aparat dosyć szeroko to łapie, a więc tego nie widać, ale naprawdę mamy tutaj do czynienia z dosyć dużymi przestrzeniami. Myślałem, że będą one znacznie mniejsze i pewnie... Alarm? Tak. Tu jest woda płynie i deski są położone. Mhm. Tomku, to weź proszę aparat. Ok, przejąłem od Tomka detektor, tak żeby sprawdzić te odczyty. Wiem, na co mam patrzeć, na co możemy sobie pozwolić. Tutaj mamy najniższy punkt, że tak powiem, na razie naszej kopalni, ponieważ jest to kanał odwadniający. Mamy pierwszy alarm, a więc bez stresu. 0,94 mamy tutaj dwutlenku węgla oraz 19,9. Dobrze powiedziałem? 1% 0,94 dwutlenku węgla oraz 19,9 tlenu. Jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, no to jest to już więcej niż być powinno. Natomiast tlen mamy jeszcze w normie, dlatego też idziemy śmiało do przodu. Ja oczywiście mógłbym dzierżyć idąc z przodu, mógłbym dzierżyć ten detektor idąc z przodu, ale wiecie, patrząc na różnego rodzaju tutaj zakamarki, chcąc to wszystko dobrze sfilmować, mógłbym niechcący po prostu pominąć ten moment, w którym albo powinniśmy zawrócić, albo po prostu podjąć jakieś środki zaradcze, tak żeby nam się nic nie stało. Także Tomek powoli teraz jedzie tam troszeczkę niżej, bo mamy takie zagłębienie. Po lewej, po prawej stronie mamy cegły, obudowę taką troszeczkę ceglaną. Jakaś wnęka niewielkich rozmiarów i ponownie pierwszy alarm. Mamy trochę drewna wysypane, bo podejrzewam, że gnije i... Może być. Baczność. Tak mi się wydaje, że jest napisane baczność. No ale dobra. Lecimy dalej. Tutaj robi się już naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ mamy takie chyba rozwidlenie, Tomku, tak? Tak, my sobie to za chwilę zobaczymy. To jest kierunkowo do telefonu, także jak będziemy chcieli, to sobie zadzwonimy. Mam taką odnogę, my sobie ją potem zobaczymy. Zobaczcie tutaj. Woda. Tak, jest już tu woda na początku? No trochę jest, a tam można iść? Tam dalej można iść, tylko tam okay. Sobie później pójdziemy, idziemy głównym ciągiem. Dobra, w porządku. A więc tutaj mamy, moi drodzy, tamę. To co znajduje się tutaj, to tama zamykająca, my jesteśmy po prostu na rozwidleniu. Tak, tak. Okay. Tutaj jak zamykano, jak tamowano jakieś odnogi, to zazwyczaj do stropu było obmurowywane, zamykane czy cegłą, czy tamą taką izolacyjną. No ale tu wiadomo, no, czas zrobił swoje, to się już rozsypało. Tak, no tak, tak. No i jest. Okej, okay, a więc krzyżówka. Dobra. A. Czyli mijamy krzyżówkę, do niej wrócimy, lecimy sobie na razie na dalej, wprost. Tak. Nie wydaje ci się, że trochę tutaj śmierdzi dymem? Ja na początku poczułem jakby zapach... Zapach. Czego? Papierosa. Może ktoś tu jest i pali jeszcze do dzisiaj z górników. W kotłowni? No, na przykład. Czekaj. Miękko, bardzo miękko jest tu. No i tutaj też to bardzo ładnie wygląda, nie? Tak, no jest tutaj takie dość łukowate i to były odnogi po prostu. Do prawej, do lewej.
A ten pierwszy, cośmy widzieli, to wrócimy do niego, mhm. on prowadził do pochyłej, która prowadziła w głębsze warstwy wyrobiska. Okej. Okay. Tutaj taki ciekawy znaczek. A tutaj? Zakład Górniczy Nowy Kościół. 211-016. Gdzie? Tu. O, to są może też okay, no. związane troszkę z historią. Prawdopodobnie chodnik, chodnik tej... Bo te, tam mamy magazyny, więc tak naprawdę czy prawdopodobnie materiałów wybuchowych, bo też można było czytać tam z map. Do przodu możemy iść, tak? Tak, tak. Chodźmy, pewnie. Zamknięte. Tu krzyżówka? Tak, tak. O, tu jakieś stare torowisko, jak widzisz. Odwodnienie z boku było przygotowane wszystko. Mhm, faktycznie jest odwodnienie, jest, no. jest torowisko. Tak. Niewielka wnęka i nic więcej. Tu z kolei mieliśmy drzwi konkretne. Metalowe. Robimy takie. Z przodu ogromne wrota, wnęka. Tam możemy iść dalej. Dlatego, że się uspokoił, nie? No, musi być jakiś ruch powietrza, bo tak. Czuć nawet. Gdzie idzie powietrze? No? Okulary mi odparowały, Leonie. No właśnie. O, ej, może jakieś takie wnęki, radki, no. Wnęki, zobacz sobie tam. O, jakie piękne kolorki. O, tak. Ale to mogło być farbą, wiesz? I tu, że oj, wątpię, przywalone. Żeby to była farba, to zielone. Ona sobie ścieka, więc nie wiem, czy farba. No, tutaj sobie zobaczmy tam, oczekaj, zobaczymy jeszcze pomiar, jak tam wygląda. Nie, to nie jest farba. No, tutaj nic, no to no, gdzieś chyba... Związki miedzi. No, tam jest jakiś karst, chyba widzę, o, widzę nawet... Mogło się... Przejdę. Dobra, mogło coś być dalej, zobacz. Mhm, siadło nam strasznie. No, tak. Tutaj raczej nic z tego nie... Dobra, czyli się cofamy. Tak jest. Wyszliśmy z pomieszczenia. Idziemy dalej takim małym. Tutaj mamy kolejne. Tam możesz tak rzucić tylko okiem. Wygląda jakby ładowanie akumulatorów kolejki albo jakieś takie cztery, nie wiem, bo jakieś. Wiesz co, może osobno mieli różnego rodzaju ilości. A. Możliwe, że tutaj były też materiały wybuchowe, ponieważ naprzeciwko ta wnęka no. to jest komora. Falę uderzeniową miała przyjąć. Bo gdyby uderzyła tutaj nam w ścianę, to rozeszłoby się tutaj po korytarzu. A tak, tak to się fala... i... Tak, no, czyli właśnie. Tu mieliśmy po prostu kilka komór z materiałami wybuchowymi. Zapewne gdzieś tutaj była komora z zapalników, ale mamy to samo co na Helmucie bodajże. Czyli komora i naprzeciwko wnęka tak. przeciwwybuchowa. W Helmucie jest to opisane akurat, że były to tego typu wnęki i tutaj sytuacja, że tak powiem, analogiczna. Jest podobna. Mhm. Zobaczymy tu jeszcze, bo tutaj też nie pamiętam, jak to tu szło. Padło? Nie, śmiało. Dobra. Okej. Światło jest. Światło zapewni nam Phoenix oraz Newell. Więc ostatnią rzeczą, której by nam brakło na tej wyprawie, to baterie oraz światło. Brama wycięta, wszystkie kraty wycięte, nie? Tak, to słuchaj. To... Robota złomiarzy, bo wycinali kraty, nie mogli pokradli, nie. Pokradli i gotowe, nie? No właśnie. Okej, okay, no i tutaj mamy tamę. Da się tam przejść? Da się, tylko tam już ktoś chudy musi się wcisnąć. A jesteś w stanie dojść z drugiej strony? Nie, nie, daleko nie. Tam potem prawie jest zawał. Ja tego nie widziałem na zdjęciu, ale jest zawał. Jaki? W jakim stanie? Czy da się przecisnąć przez zawał? Nie powiem ci, bo nie wiem. Wszystko zależy... To weź Tomku, tylko aparat, ja tam tylko zerknę. Dobra. Jak mamy z poziomem? Chyba stabilnie, nie? Bo nie, ma... nie pipka. Nie pipka. Dobra. No i Leon, jak to wiecie wszyscy, wszędzie się wciśnie, wszędzie wejdzie. O, to nie. Zawał. Zawał. Mocny? Mocny. Mocny. Bez powiem szans? Wam tak.
Bez szans. No okej, w takich troszeczkę może nietypowych warunkach nagrywania. I okolicznościach. Okolicznościach, ale nie chciałem po prostu, żebyście widzieli mój tyłek, tylko może tak z lepszej perspektywy. Słuchajcie, tutaj do pokonania są 2-3 metry i potężny błotnisty zawał, a więc tutaj dalej pójść się nie da. Zatem Tomku, co, wracamy do odnogi tej zalanej? Tak jest. Okej. Dobra, dawaj do tyłu. Okej, wracamy się do tego najgłówniejszego ciągu korytarza. Tylko teraz idziemy tym chodnikiem, którego na początku nie pokonaliśmy, ponieważ obeszliśmy go tą naszą komorą materiałów wybuchowych. Spójrzcie, tu jakieś półeczki, konkretna krata potężna, przewrócona. A więc oczywiście zabezpieczała, no chociażby właśnie, czy zapalniki, czy materiały wybuchowe, to już mniejsza z tym. Natomiast oczywiście do tego nie miał nikt dostępu poza osobą zarządzająca tym składzikiem. Ona po prostu na podstawie jakiegoś tam papierka pewnie wydawała konkretne ilości materiału wybuchowego, jak i zapalników. O, teraz zaczynamy powrót już tym. Tak, i teraz my sobie weszliśmy przed chwilą tutaj, a my tymczasem wracamy do głównego ciągu i pójdziemy tym fragmentem zalanym, tak Tomek? Tak, tam gdzie jest wózeczek i zobaczymy tak sobie tam, jak to wygląda. Przebierzemy się, przygotujemy się. Chociaż nie wiem, jak tam długi jest odcinek, ale tamta odnoga właśnie odnoga prowadziła do upadowej. Na niższy poziom. Na niższe poziomy i na inne wydobiska, no nie? Ale my musimy sobie to zobaczyć, w jakim to stanie jest, ponieważ no czasy świetności kopalnia już ma za sobą. Sama kopalnia, jak na te warunki tutaj, była dosyć spora. Pomimo, że działała dosyć krótko, tak jak wam Tomek tam wspominał. 14 lat raptem. 14 lat właśnie, więc była malutka. No ale po tym jak Lubin, Polkowice, to wszystko tam ruszyło, a więc nowe zagłębie miedziowe. No to tutaj kopalnia Nowy Kościół, kopalnia Lena oraz Konrad. Konrad, tak. Też należały do tej właśnie... Do Starego Zagłębia Miedziowego. Tak, to były takie trzy, że tak powiem, filary Starego Zagłębia Miedziowego. Pięknie to ująłeś, to są filary właśnie. No i dobra, jesteśmy już w tym odcinku, że tak powiem, za tamą, wyposażeni w aparat ucieczkowy, w detektor i spodnie buty. Teraz powolutku, krok za krokiem, przemieszczamy się w głąb tej odnogi. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzi i co nam pokaże. No i co, dalej idziemy tym zawaliskiem. Tomek w tym obiekcie już ogólnie kiedyś był, jakiś czas temu. No i z tego co mówi, to warunki atmosfery tej kopalnianej są znacznie lepsze niż podczas tej pierwszej eksploracji, ponieważ tam już alarm wył wam w zasadzie od początku, nie? Tak, tuż za tamą, no to już mieliśmy 2,7 dwutlenku węgla, a tlenu było już 17,7, także już było bardzo krytycznie, no nie? No tak. A teraz już widzę, są warunki inne, ale też mamy inną pogodę, mówię, to wszystko ma wpływ gdzieś tam. Ładnie tak, to samo było z Lisią Sztolnią. Wejście do niej było planowane. Nie było wejście na łapu-capu, tylko musieliśmy poczekać na odpowiednie warunki atmosferyczne, tak żeby następowała naturalna wentylacja wyrobiska. I w tym przypadku też tam w tej komorze materiałów, nie wiem czy to się nagrało czy nie, czuliśmy ruch powietrza. A więc obiekt nam się w sposób naturalny jeszcze jednak wentyluje. Tutaj też coś. O, kaszt. Kaszt, o, tu on dość ładnie widać kaszt. Czy tu widzisz, o, popatrz, jak tu się nam wszystko obrywa już. Tak. Oni tu musieli zabudować, no i potem widać, że jak wycisło już, nawet ze ściany wycisło, drewniany kaszt wycisło. Mhm. Jakie to siły godotworu, właśnie to jest to. Tam widzę, że jest głębiej z lewej strony. Czyli idziemy prawą, Majka. Tak, tak. I powolutku przemieszczamy się. Jak widzisz, nam się dość sporo obsypało. Idziemy wyżej niż powinniśmy iść. No tak, 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 bo tutaj nas widać to przewyższenie. Tak. A zresztą spójrz, jak to wszystko wygląda, nie? Każdy taki fragment może odpaść, pociągnąć za sobą całą resztę. Na przykład, bo tutaj u góry słabo to widać, więc pokażę wam to może z tej perspektywy. O, spójrzcie, to jest moja dłoń. Mówię, ogromne głazy nam tutaj wiszą i możliwe, że pewnego dnia wszystko nam siądzie i odetnie ten fragment. Dlatego właśnie po to jesteśmy tutaj, żeby wam tutaj to jak najlepiej pokazać. Wiesz, no czas nie jest tutaj sprzymierzeńcem i każde pustki, każde tego w końcu staną zaciśnięte.
Dlatego staramy się uratować od zapomnienia miejsca, które mają swoją historię i chcielibyśmy jak najlepiej Wam pokazać i, że tak powiem, nagrać dzięki Leonowi. O! I tam idziemy? Tutaj mamy takie coś. Nie znam tego, bo ja tutaj jestem pierwszy raz w tym miejscu. Okay. Tam jest Czekaj, może zobaczymy sobie najpierw na wprost, co jest. Drugi alarm, tak. Stój. Nie idź po prostu. Stój. Po prostu, Tomku, się nie ruszaj. Gdzie masz ten detektor? Tu. Nie ruszaj. Plan. Spadł nam. No dobra. No to lecimy. Zrobimy sobie odczyt tutaj w tej wnęce. Kontynuować tą eksplorację, musimy wejść tą odnogę po prawej, co tak szło w dół, nie? Okej, okay. A może byś sfilmował to, co tam w tej chwili widzisz? Tak, dobrze. Dobra, okej, okay. Mam już od Tomka kamerę, żeby pokazać Wam, jak to tutaj wygląda. No, oni tam pochyłą na dół, w prawo. W prawo powinno być zejście do tego zalanego wagonika? Tak, tam, z prawej, no, no. O kurczę, tu jest straszny młyn. Spójrzcie, ja bym nawet nie przypuszczał, że tam może być zejście i prawdopodobnie bym sobie je odpuścił, a więc za chwilę tam zajrzymy, natomiast chciałem zobaczyć też, co jest tutaj. Nie no, tutaj to faktycznie jest już straszne zawalisko, a więc tam się nie będę pchał, natomiast to, co jest najgorsze, to, że Tomek mówi, że nasze dalsze partie tego obiektu są tam. Tam musimy teraz się wczołgać, a jak zapewne słyszeliście, wyje nam tutaj już strasznie detektor, włączył się drugi próg alarmu, no ale cóż, ja zejdę tam może na dół i dopiero wezmę od Tomka aparat, ponieważ inaczej tego nie widzę. To jest wąska szczelina, gdzie trzeba się teraz przecisnąć, a więc widzimy się dosłownie za chwilę. Okej, moi drodzy, na razie jesteśmy bez stabilizacji, w takiej dosyć dziwacznej pozycji, nawet nie wiem, czy mnie widzicie, czy co, ale tak sobie leżę tutaj z głową, że ledwo mi się mieści kask, za mną jest Tomek, tutaj oczywiście potwornie wyje nam już detektor, ponieważ nie wiem, czy to się nagrało, ale jesteśmy poniżej 19% tlenu, 1% przepraszam, 1% dwutlenku, poniżej 19% tlenu, a my musimy się wczołgać o tam, pod tą obudowę, o, spójrzcie, w tą taką wąską przestrzeń. Wiesz co, ty, ja zostanę tutaj, a ty jak tam iść dalej. Dobra, to ja postaram się tam przejść, Tomek tutaj będzie mnie zabezpieczał. No. A dwutlenku? Jeden. Do dwutlenku to jeszcze nie tak źle. I mam wagonik. Jest? Mhm. Uff, okej, moi drodzy, jestem już w środku. Pokażę Wam, jak to wyglądało z tej perspektywy. Spójrzcie, to jest taka wąska szczelina, że ledwo się zmieściłem, a więc taki jeden Leon w klacie to już miał problem tutaj. Może to jakoś doświetlę. O, taka wąska szczelina, tutaj półka niebezpieczna. No i dużo wody. A dzieje nam się 1,28 dwutlenku węgla, 6% metanu i 18,8 tlenu. Ok, moi drodzy, ogarnięcie się numer 2. Jak widać, mamy tutaj takie trochę szersze to wyrobisko. Mamy resztki obudowy drewnianej, jak i fragmenty wagonika kopalnianego, do którego postaram się teraz podejść troszeczkę bliżej. I będę starał się poruszać tą prawą stroną, ponieważ nie wiem, jak dużo tej wody tutaj jest. Okej. Udało mi się przejść wodę, była to straszna męczarnia. Nawet nie wiem, czy będę Wam to pokazywał, jak mi się to udawało pokonać, ponieważ przejście tych 3 metrów to była tragedia. Tym bardziej, że co chwilę oczywiście musiałem zerkać na detektor. A więc tak wygląda ten fragment zalany z wagonikiem. Robimy już odczyt. No, prawie 2% dwutlenku i 18,5 tlenu. I tam chyba nam się wyrobisko już kończy, ale postaram się jeszcze przejść kawałeczek. Okej,
kolejne metry pokonane. Co prawda detektor się trochę nam zalał, ale działa i tak jest do wymiany. 18,9 i 1,20 dwutlenku, więc trochę wartości nam się tutaj zmieniły, w sensie polepszyły. Chwilka odpoczynku, ponieważ tutaj już ten cały już mokry, cały ubłocony, a też trzymanie tego stabilizatora z oświetlaczem w jednej takiej niewygodnej pozycji jest mega męczące. A więc chwilka odpoczynku, troszeczkę atmosferze bardziej zdatnej do oddychania niż przed chwilą. I co my tam mamy? Nie wiem, czy nam się to kontynuuje, czy też nie. Trzeba sprawdzić. Nie. Tutaj, moi drodzy, wycieczka się już nam kończy. Okej, moi drodzy, pewnie jest cały obiektyw zaparowany i tak dalej, ale muszę się teraz wyczołgać. Tutaj dalej atmosfera no poniżej jest zazwyczaj tego, co spotykamy w sztolniach, a więc jak słychać, mamy drugi próg alarmu. Tutaj gdzieś muszę się przecisnąć pomiędzy stropem a dawną chyba stropnicą, belką, która była pod sufitem, że tak powiem. A więc chyba wyjdę w tamtą stronę, żeby tutaj was nie trącić. A za chwilę najwyżej przekażemy Tomkowi gdzieś tam aparat, to wam pokażę, jak ta cała droga wyglądała. Tylko muszę najpierw stąd wyjść. Muszę cię zobaczyć. Dobra, a więc moi drodzy, jesteśmy już nad pochylnią, z której zaraz się wyłoni Leon. Tak, dokładnie, tylko muszę tutaj się po prostu... Więc patrzmy, co Leon, jakie poświęcenie dla was, żeby wam to jak najlepiej pokazać. Tak, bo to jest też tak, wiecie, słuchajcie, no ktoś powie, no dużo osób to robi, no oczywiście, że tak jest, masa takich osób jak ja, chociażby kolega, który tutaj przesłał mi informację na temat tego obiektu, mapkę. Bardzo serdecznie ci dziękuję, myślę, że ta osoba wie, o kogo chodzi. I te osoby też chodzą po takich obiektach, więc to nie jest tak, że Leon to jakiś nadczłowiek, tylko wiecie, to wszystko, co ułatwia chodzenie po takich miejscach, to masa sprzętu, detektory, które gdzieś tam trzeba mieć powieszanym, do tego dochodzi aparat, do tego dochodzą aparaty ucieczkowe, aparaty powietrzne, jakieś stabilizatory, dodatkowe światło. To wszystko nie zawsze jest potrzebne osobom, które zajmują się taką, wiecie, stricte eksploracją podziemną bez filmowania. Ale też nie chcę wam dawać złych przykładów, ponieważ jeżeli ktoś pójdzie w moje ślady i nie zabierze chociażby takiego pikacza, który tutaj strasznie przeszkadza, to wiecie, już jest jedna ręka zajęta, nie? Nie można się o nic oprzeć, chociaż ten już widać, że jest właśnie utopiony, bo mi wpadł do wody. Ale bez tego sprzętu eksploracja jest znacznie łatwiejsza, nie? A my to wszystko musimy dźwigać, dbać o aparaty i stabilizatory za grube tysiące złotych, a więc to wszystko wygląda bardzo pokracznie czasami, poruszanie się po tych wyrobiskach. I to też strasznie utrudnia robotę. Samo wejście tutaj, no słuchajcie, przygotowanie się, zjazd na dół, to na jakieś 15-20 minut nam zeszło, żeby po prostu aparat bezpiecznie przetransportować na dół. A więc ciężkie warunki. No ale cóż. Bezpieczeństwo przede wszystkim, a więc targamy ten cały sprzęt. No i oczywiście staram się te materiały dla was robić w jak najlepszej jakości. I jeszcze raz podziękuję moim patronom za to, że umożliwiacie mi zakupy tego typu sprzętu. Z tego miejsca. Z tego miejsca oczywiście, ale z tego lepszego miejsca pożegnam się zaraz z wami, będąc na powierzchni. Tam też coś powiemy, kilka słów o planach na przyszłość, no nie Tomku? Tak jest. Ale zgodnie z nowym, starym zwyczajem musimy bezpiecznie wyjść na powierzchnię i się zameldować, a więc idziemy. Okej, moi drodzy, jak widać, udało nam się szczęśliwie wyjść na powierzchnię. Brudni, zmęczeni, ale szczęśliwi. Tak, tak, żebyś wiedział. Udało się wszystko to fajnie, mówię, nagrać. Mniej gadania, więcej oglądania. Więcej treści w porównaniu z poprzednim odcinkiem. Dokładnie, no z uwagi na to tak naprawdę, że tutaj jest dużo mniej tego materiału, dużo mniej jakichś takich dokumentów, to się gdzieś tam moglibyśmy je nawet znaleźć. No tego już po prostu nie ma. Gdzieś w archiwach leży, gdzieś głęboko i cały, tak, że tak powiem, zamykając też troszkę, mówię, temat tej całej kopalni Ciche Szczęście, Boże, kopalni Nowy Kościół. To tutaj mówię tak, 1951 to jest początek budowy kopalni. 1954 rozpoczyna się eksploatacja złoża. Prawie 15 milionów ton rudy miedzi wydobyto i w roku 1968 kopalnię zamknięto po prostu. Ale popatrzcie, w tym samym czasie funkcjonowała już też Lena. Tylko, że
Lena funkcjonowała wcześniej trochę już, a tutaj nowy kościół był bardziej nowoczesny. Tu już nowsze technologie i przez to tej rudy miedzi było więcej wydobywane po prostu. No tak, w krótszym czasie wydobyli po prostu więcej. Dokładnie tak. Także tutaj weszliśmy sobie, mówię, taką jedną z ściągów chodnika. Ogólnie, tak jak zobaczysz potem na dołączonych obrazkach, według jakiegoś tam schematu, który można znaleźć tylko w internecie, gdzieś wygrzebując nie wiadomo co, no to pozostałości, mówię, jakiegoś szybu Wacław na przykład, albo tej właśnie jednej z kilku upadowych, bo do wierzchni było kilka. Rozumiem. No, także eksploracja zakończona. Tak, zakończona. Pozytywnie. Pozytywnie, mamy zakończony temat Leny, nowego kościoła, zostało nam jeszcze ciche szczęście w Leszczynie. Tak, temat tak, na przyszłość. No, dokładnie. Także ja z tego miejsca będę Tomkowi dziękował. Tutaj dzięki. Dzięki za wspólną eksplorację po raz kolejny. Ja z kolei dziękuję moim patronom za wsparcie. A gdyby ktoś nie chciał zakładać konta, gdzieś tam zobowiązywać się finansowo, to umieszczę także link do postawienia Leonowi wirtualnej kawy za 5, 10 bądź też 15 zł. Jest to wsparcie jednorazowe. Dobrze, z naszej strony byłoby to wszystko. Cóż możemy powiedzieć więcej? Do kolejnego. Do kolejnego.